kochani, pozdrawiam Was serdecznie z nad mojego prywatnego jeziora. Jak widzicie, zajmuję większość ogródka, a jednocześnie dzięki miłemu współdziałaniu sąsiada mam jeziorko jeszcze większe. Dzisiaj wyobraźcie sobie, kiedy patrzyłam, czy uda mi się pojechać po chleb, czy nie, nakryła mnie jako na gorącym uczynku in flagranti sąsiada, który motyczką wykopywał sobie rowek prosto i do sąsiadów, z drugiej strony i do mnie. Także dzięki niemu mam bardzo dużo. Nie wspomnę o tym, że w tym momencie na sąsiadującej posesji znajdowało się stado maleńkich, kilkudniowych kacząt, którym taki strumień brudnej wody po prostu zagrażał. Ale no cóż, albo jest się człowiekiem uczciwym, albo nie. Niestety, jak mawiał Erich Kästner, uczciwemu człowiekowi nie należy dawać zbyt wielu okazji, aby udowodnił, jak bardzo jest uczciwy, bo może się okazać, że wcale uczciwy nie jest. Jak z naszymi niepoprawnymi wiadomościami? No, powinno się wydawać, że na początku długiego weekendu będzie ich niewiele, a tu się mylicie, bowiem jest ich o wiele więcej niż normalnie i nie wiem, czy z wszystkimi się uporam. Łącznie jest to o wiele stron mojego takiego notatniczka i myślę, że warto, jeśli nie dam rady, to wybaczcie, jutro podam resztę. A mianowicie w kochanej, słonecznej makaronii dzieje się coraz więcej. Awantura, można powiedzieć, na całego. Z jednej strony neapolitański polityk i dziennikarz Francesco Amadeo tłumaczy, że stara się produkować jak największy chaos, ponieważ ma to służyć temu, aby było tak jak było i po prostu kolejnemu rządowi kierowanemu przez Mario Draghiego. No cóż, trochę przerażająca wizja. Niemniej jednak w tej chwili złożono już część symboli wyborczych. No i te symbole są bardzo ciekawe. Partia Giorgi Meloni, Fratelli Italia, została napomniana, aby usunąć płomień znicza z symbolu, ponieważ rzekomo kojarzy się to z faszyzmem. No cóż, teoretycznie wszystko każdemu się kojarzy, prawda? Freud tłumaczył, że wszystko można wytłumaczyć, odwołując się do seksu. Dzieje się też bardzo dużo, bardzo aż humorystyczna i godna komedii wydaje się dyskusja pomiędzy Silvio Berlusconim, który nawołuje prezydenta Mattarellę do odejścia ze stanowiska i nawołującym z kolei Berlusconiego do wycofania się z polityki, Carlo Calendą, europosłem, który w rządzie Matteo Renziego pełnił funkcję ministra rozwoju gospodarczego. Napisał on między innymi książkę o tytule Libertà che non fa liber, czyli wolność, która nie czyni wolnym. No cóż, raczej myślę, że nie potrzebuje on dokładniej podawać, jakie są jego cele. Ale wracając do symboli wyborczych, to powiem Wam, że mnie najbardziej się spodobał symbol takiego ruchu, który się nazywa Free i jest to po prostu wizerunek człowieka, który kopie w siedzenie Pinokia. Wydaje mi się, że był to bardzo dobry symbol wyborczy dla którejś z naszych postępowych partii. Na razie zgłosiło się tak wiele partii, że właściwie każdy Włoch będzie mógł sobie znaleźć taką tylko dla siebie. W dodatku usunięto to, co kiedyś obowiązywało, a mianowicie obowiązek terytorialności. To znaczy, że każdy polityk mógł kandydować jedynie z tego obwodu, w którym był zameldowany. Teraz można jednocześnie kandydować z wielu obwodów wyborczych, więc przedstawia się nam to wszystko bardzo, bardzo ciekawie.
Mówi się nierzadko podniesionym głosem i muszę przyznać, że patrząc na to z boku, bez osobistego zaangażowania, to można się naprawdę zdrowo pośmiać. Na przykład właśnie ruch Karla Kalendy i Matteo Renziego, czyli połączenie ruchów Action i Italia Viva. Notabene o Matteo Renziego zapewne pamiętacie, to był ten taki polityk o buziuchnie podobnej do Justina Trudeau i do Macrona, i faktycznie pochodzi on bowiem z tego środowiska. Jest jednym z pupilków ze szkoły młodych liderów WEF. No i właściwie tutaj można powiedzieć, że robi to rzeczywiście prześmieszne wrażenie, a hasło tej grupy to jest takie: my ze środka sceny politycznej, europeiści. I wychwalany jest tu Matteo Renzi, który wycofał się, złożył dymisję, jak zresztą obiecywał, po niepowodzeniu referendum dotyczącego ograniczenia ilości parlamentarzystów. Notabene to referendum przyszło później, tyle że trudno, zastanawiając się, można pomyśleć, czy rzeczywiście było to tak opłacalne, bowiem zdecydowanie im więcej jest polityków, tym trudniej jest ich przekupić, prawda? I zawsze jest szansa, że się prześlizgnie jeden uczciwy. Także nawoływanie i mówienie, że należy głosować na Renziego, ponieważ i był uczciwy i honorowy i wycofał tak, jak się obiecał. Co prawda niektórzy mówią, że powinien się wycofać z polityki, ale to nieważne. Niektórzy mówią, że może lepiej, żeby został w polityce, bo prowadził już program telewizyjny, który miał najniższą oglądalność w całej telewizji publicznej. Także, no cóż, w każdym razie trudno powiedzieć, że jest to polityk godny polecenia. Co więcej się działo? Otóż wystąpił otwarcie niejaki pan doktor Walter Ricciardi, który jest odpowiednikiem polskiego doktora Horbana i który przedstawia już czarną wizję jesieni, w której to nie tylko będzie zaraza tradycyjna, czyli z COVID, ale będzie kolejna odmiana grypy i jeszcze RSW. I zachęca do szczepienia się jednocześnie i na COVID, i na grypę, i na RSW, z tym, że szczepionki na RSW podobno nie ma. Natomiast jeśli chodzi o prawne sprawy związane z podawaniem eliksirów, to dzisiaj warto zanotować bardzo ciekawą wypowiedź pani mecenas Izabelli Giampaoli, która jasno dowodziła, że owa ochrona prawna przydzielona lekarzom nie zabezpiecza ich przed niezależnym sądem, a mianowicie i zachęciła obywateli, tych, którzy byli w jakikolwiek sposób poszkodowani, aby zwracali się o odszkodowanie. Dlaczego nie zabezpiecza? Po pierwsze, z tego powodu, że mówi ona o szczepionce, a nie o terapii eksperymentalnej. Po drugie, ponieważ dotyczy jedynie stanu epidemii bądź stanu wyjątkowego, jak we Włoszech, a więc poza tym okresem nie ma ona żadnego znaczenia. Poza tym jeszcze nie dotyczy odczynów poszczepiennych. I jeszcze jedna sprawa. Według dekretu, który takie zabezpieczenie lekarzom dawał, była mowa o tym, że każdy lekarz powinien, po pierwsze, eliksir powinien być na receptę wystawioną przez odpowiedniego lekarza. Po drugie, lekarz powinien podjąć decyzję po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej pacjenta. I jeśli się sięgnie do tak zwanego bugiardino, czyli ulotki reklamowej owych cudownych preparatów, to możemy odkryć, że nie są polecane na przykład w przypadku ludzi, którzy mieli już reakcje uczuleniowe i ludzi dotkniętych na przykład problemami związanymi z krzepliwością krwi bądź chorobami immunologicznymi. No cóż, także powoli czarne chmury zbierają się nad tymi, którzy po prostu służyli systemowi wbrew swojej fachowej wiedzy.
Jednocześnie zaczynają się, coraz więcej naukowców zaczyna się interesować wzrostem śmiertelności, który, jak dowodzą raporty Międzynarodowej Organizacji Euromomo, pustoszy, która zajmuje się obserwowaniem śmiertelności w krajach świata, to możemy ją zaobserwować we wszystkich krajach. I zwróćcie uwagę, jest jeden bardzo ciekawy punkt wspólny dla wszystkich tych wzrostów, a mianowicie nie wystąpiły one wtedy, kiedy COVID rzekomo dziesiątkował obywateli, ale pojawiły się prawie o rok później. I można raczej dopatrzyć się korelacji między rozpoczęciem akcji eliksirowania, a właśnie owym wzrostem śmiertelności praktycznie we wszystkich krajach. W tej chwili można w kanałach niezależnych obserwować także akcje wyborcze we Włoszech. I tutaj bardzo ładne wystąpienie partii Italexit, która jest jedną z najbardziej popularnych w chwili obecnej partii antysystemowych. Do partii tej dołączyli stoczniowcy z Trieste, o których wam opowiadałam. I jednak wydaje się trochę naiwna wizja Gianluigiego Paragone, który twierdzi, że warto, żeby polityka się zmieniła, żeby zaczęli się nią zajmować ludzie, którzy sami mogli doświadczyć krzywd, mogli doświadczyć tego na własnej skórze. No cóż, wydaje mi się, że Polska przeżyła to w przypadku Solidarności, przeżyła to w przypadku ruchu Kukiza i myślę, że Włosi mieli z tym do czynienia także w czasach, kiedy dużą popularnością cieszył się ruch Pięciu Gwiazd. Niestety ludzie, którzy nie mają doświadczenia w polityce, no cóż, łatwo ich przekonać, łatwo ich oszukać nawet, łatwo im coś obiecać i łatwo jednym słowem, używając polskiego popularnego zwrotu, wpuścić w maliny. Cóż dzieje się dalej? A mianowicie dalej stara się podgrzewać niejako atmosferę dotyczącą konfliktu w Azji. Profesor Oriana Skylar Mastro z Uniwersytetu Stanforda wypowiedziała się ostatnio dla periodyku The Sun, jego wersji online, iż obawia się nowego Pearl Harbor. No cóż, raczej to zatrważające. Jednak wydaje się, że przynajmniej widzę to obserwując niezależne kanały, problem konfliktu za naszą granicą traci na, jakby to powiedzieć, występuje coraz rzadziej i coraz mniej osób o tym mówi. Boję się, że może to oznaczać przejście do kolejnego punktu planu, bo plan taki jest gotowy. I tutaj jeszcze jedna bardzo niepokojąca wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy wiecie, co to jest IRS, a mianowicie jest to praktycznie Urząd Skarbowy Amerykański, który jest pod kontrolą Ministerstwa Skarbu. Otóż zwiększa on ilość swoich uzbrojonych pracowników, którzy mają służyć do akcji i najbardziej tragiczna i przerażająca rzecz, że są oni poddawani prawdziwie wojskowemu szkoleniu, podczas którego muszą strzelać do tarczy przedstawiających ludzi. Nie do tarczy strzeleckich, ale do sylwetek ludzi. Zdaniem psychologów jest to bardzo niebezpieczne, bo sprawia, że strzelający uczą się, jakby to powiedzieć, nie przejmować się tym, kiedy będą celować do prawdziwych ludzi. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. I jeszcze tutaj bardzo istotna sprawa. To, o czym mówią, powiedzmy sobie, już tacy komentatorzy wyższych lotów, a mianowicie problemem, czy mówi wam coś skrót ESG albo ESG?
Jest to, litery te pochodzą od skrótu Environment, Social, Corporate, Governance. Co to oznacza? A mianowicie Environment to jest środowisko, Social to są stosunki społeczne, a Corporate Governance to zarządzanie korporacyjne. Jest to, określa się rzekomo, o czym mało kto mówi w Polsce, wartość firm w oparciu, pozafinansową, w oparciu przez wyznawane przez nie wartości. Owe wartości, o których ciągle się mówi, a które często nie mają nazw. A mianowicie firma ma zajmować się odpowiednio środowiskiem. Firma oczywiście nie w konkretny sposób, raczej to chodzi o takie akcje propagandowe. Ma mieć odpowiednie parytety społeczne. Oczywiście ma pomagać wszystkim przedstawicielom tak zwanych mniejszości, bez względu na ich wartość na rynku pracy. No i wreszcie ma być typowym przykładem kapitalizmu inkluzywnego, czyli właśnie owego nowego komunizmu, który zdaniem niektórych raczej należałoby określić jako komunizm, a mianowicie to chodzi o uprawnienia akcjonariuszy. I tutaj należy się zastanowić, firmy, które były, jakby to powiedzieć, prowadzone według tego schematu, jeszcze przed 6-7 laty stanowiły zaledwie 16% wszystkich firm na rynku. Natomiast w chwili obecnej szacuje się, że może być ich około 50%. I tutaj właśnie bardzo ciekawe spostrzeżenia związane z finansowaniem kampanii wyborczych. Otóż było wiadomo, że duże firmy tradycyjnie finansują obie duże partie, i republikanów, i demokratów, w jednakowy sposób, i to nieprzesadnie duży. Dlaczego? Dlatego, żeby w przypadku wygranej móc się powołać na ewentualny dług wdzięczności, ale nic więcej. Otóż mniej więcej od 2015 roku, a zdaniem niektórych od roku 2009, a mianowicie po owym sztucznie wywołanym kryzysie finansowym, można zauważyć, że duże owe firmy zaczęły faworyzować wyłącznie partię demokratyczną. I tak, wyłożone przez nie środki na elekcję Joe Bideta były o 250% większe niż środki wyłożone na poparcie dla republikańskiego kandydata. To już mówi samo za siebie. I można powiedzieć, że jeśli chodzi o partię demokratyczną i w ogóle w tej chwili większość rządów, także w Europie i Unii, to można zauważyć, że właśnie promuje się owo ESG i korporacje. I tu, choć jak tutaj niektórzy poddają pod wątpliwość, czy chodzi tutaj o prawdziwy komunizm, ponieważ jak twierdzą, komunizm opiera się na posiadaniu przez państwo środków produkcji, to zapominają, że prawdziwy komunizm, taki jak go zdefiniował na przykład Antonio Gramsci, to zawłaszczenie kultury. Jeśli chodzi o wielkie korporacje, są one właściwie narzędziem rządów, a ponieważ mają prawo ukrywać swoich akcjonariuszy, swoich udziałowców, to można przypuszczać, że są bardzo obficie zasilane zawsze przez te same fundusze i przez państwa. Jeśli chodzi o korporacje, to korzystają one nie tylko z takiego parasola ochronnego, który można by powiedzieć, a mianowicie płacą bardzo niskie podatki, mają prawo właściwie takiej suwerenności w obrębie swoich struktur i ustalania własnego prawa. Także walka z korporacją w sądzie przez pracownika nic nie daje. Właściwie można powiedzieć, i nawet patrząc na współczesne życie polityczne, że w tej chwili ten czynnik ludzki ma coraz mniejsze wrażenie. Ma po prostu być cicho. Nie wolno mu otwierać ust.
właściwie uczy się nas do już takich podstaw transhumanizmu. Człowiek ma być rodzajem żywego robota. Nie ma prawa mieć swojego zdania, nie ma prawa mieć swoich opinii. Ma być obowiązek być cicho i wykonywać polecenia. Nie wiem jak was, ale mnie to bardzo, bardzo przeraża. A ponieważ robi się coraz ciężej i coraz trudniej mi sięgać do mojego kapownika, to chciałam wam powiedzieć na zakończenie coś bardzo optymistycznego. A mianowicie, wyobraźcie sobie, że ostatnio McDonald's zrezygnował ze sprzedawania produktu zwanego Beyond Meat, który pochodzi z fabryk naszego kochanego Billy the Billy, który produkuje coś, co określa jako sztuczne mięso. Według tej technologii przygotowywano specjalne hamburgery, jednak hamburgery te nie były w ogóle przez ludzi kupowane. Podobnie zresztą było z tym samym produktem w innych wielkich sieciach. Specjaliści od sprzedaży doradzali, aby poczekać przynajmniej do czasu, kiedy rozwinie się na tyle technologię, że będą, że dania te będą przynajmniej smaczne, jeśli już nie mogą być zdrowe. No cóż, ja jak wam powiedziałam, staram się unikać mięsa. Uważam, że każde życie się liczy i jestem skłonna zgodzić się z Adorno, który powiedział, że Auschwitz zbudowali ci sami ludzie, którzy patrząc na rzeźnię mówili to przecież tylko zwierzęta. Ale jednocześnie jestem wrogiem przymusu. Myślę, że każdy musi sam podejmować pewne decyzje i być świadomy tych decyzji. I przymus nic dobrego nie daje. To musi być świadomość i wolny wybór. Dobrze, kochani, wydaje mi się, że na dzisiaj dosyć. Jeśli o czymś zapomniałam, postaram się opowiedzieć po tym jutro. O, w dodatku, mimo wszelkich możliwych zabezpieczeń, jestem już żywcem zjedzona, także nie pozostaje mi, jak życzyć wam ładnej pogody. Jeziora, ja się raczej nie będę według włoskiego zwyczaju moczyć nawet pięt, bo jak widać jest to bardzo brudna woda, jako że w okolicy nie ma ani kanalizacji, ani wodociągów, więc to, co spływa, raczej trudno określić jako krystalicznie czyste wody. No cóż, życzę wam, aby ten weekend był naprawdę piękny i żeby wszystko zaczęło wreszcie układać się tak, jak powinno. Dobrej nocy, kochani.